Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wirtualnej Murawy. Tym razem moim gościem jest Kupson. Siemanko. Witam cię bardzo. Jubileusz, dziękuję za dzisiaj, zaproszenie. Dziesiąty odcinek, jak forma, powiedz mi? Średnio bym powiedział, tak średnio, ale... Tak średnio. Wiecie co, słuchajcie, jedną rzecz wam muszę powiedzieć. Kupson to jest jeden z nielicznych youtuberów, którzy naprawdę freestyle dobrze ogarniają. Ile dawniej tak już grałeś, jeśli chodzi o freestyle? Mhm. Wiesz, ja zawsze grałem tak rekreacyjnie dość. Nigdy się ale ja widziałem to, co tam no, się działo. Kurde, no nigdy się jakoś nie skupiałem na tym, żeby robić nie wiadomo jakie triki. Ale for fun. Ale tak, no for fun, a ja wiem, ze 2,5 roku, 3 lata jakoś. Się bawiłeś? Się bawiłeś. O. Pora wybrać, kto będzie zaczynał, jeśli chodzi o rzuty karne. To tak po męsku. Rzuty karne pierwszy, ja tutaj myślę, tak? Że jakieś poprzeczki. Rzuty karne, no, nie? Dobrze, dobrze. Rzuty karne po męsku. No. A oczywiście już wie, o co chodzi. No. Znaczy, 3, 4. No i wygrałem. No i wybieraj, kto? No ja. Ty zaczynasz, czyli czy ty strzelasz jako pierwszy? Ja strzelam jako pierwszy, si. Okej, słuchajcie, my w takim razie idziemy się przygotować. Jeszcze jedna rzecz, o której wam nie powiedziałem. Link do kanału Kupsona macie pod spodem w opisie. Wbijacie, zostawiacie subskrypcję. Później tu możecie wrócić i oglądać. Lachu ostatnio mówił, że dawno nie przegrał. Chyba trzeba to zmienić, nie? Are you ready? Ready. Jest blisko, dobra. Are you ready? No właśnie jest blisko. Powiem wam, że z okazji tego, że to jest 10 odcinek, to może być pierwszy przegrany. Ja tak coś przeczułem. Mimo wszystko, tutaj jest naprawdę bardzo ciężko to obronić, więc keep it on mind, man. Chciałem pod poprzeczkę. Obok! No noga mi się zahaczyła, ten dywan. Jedna przewagi. To, co było przed chwilą, to było całkowicie złe. Noga mi się zahaczyła o dywan, ale trzeba odrobić. Trzeba odrobić. Możesz zrobić? No to masz identyczny gol! Dziękuję! Prawie, prawie, prawie! Lewa noga nie jest moją dobrą stroną, ale... I'll do my best. Lewo! I teraz muszę strzelić. Dobra, teraz muszę strzelić. Pierwsza konkurencja będzie wygrana. To nie jest takie proste, to jest lewa noga. Środek! Jak Janusz taki, tak! Jak Janusz! Yes. Nawet kopnąć człowiek nie umie! Yes. No nie! Ach, ta lewa noga widzę u jednego i u drugiego wyborna. No, jak widzieliście, lewa noga zawiodła zarówno mnie, jak i ciebie. 1-0 po pierwszej konkurencji. 1-0. Poprzeczki, ty zaczynasz. Ja zaczynam, dobrze. Ale siadało, zanim zaczęliśmy nagrywać, to siadało. Siadało i w tej chwili to się powtórzy. Nałożył presję od razu. No prawie, prawie, bym tak kurde rzekł. Uwaga. Hiszpański arbiter by uznał. No dobra, i tak jeszcze jeden by się przydał. Come on! Wydaje mi się, że będzie znowu to co zwykle, czyli tyłek poprzeczki. Norma. No i proszę bardzo. Uno. No tam na bok poproszę, ja proszę tam na bok. Dobra, jak już wygrałem i tak, to... Chociaż to jest niemożliwe, no ale... Oaj! 2-3, nieźle, Ramonka! 2-0. I teraz pora na 1-1. Sam na sam. Sam na sam, dobrze. Jakkolwiek to brzmi. Dobra, idziemy grać po prostu. No nie! No nie! Jeszcze jakby ci między nogami przeszło, to już w ogóle. No nie!
Przepraszam, musiałem, no wiem o co chodzi. W tej chwili mam dla Lacha coś specjalnego. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Dziękuję. To było zbyt szybkie. Słuchajcie, Kupson, bramkarzy to z nas nie będzie chyba. Dobrych. Słuchajcie, tak przekminiłem, że zwykłe strzały to jest katastrofa. Dzisiaj będziemy sobie troszkę trikować. Nieważne, czy wygram, czy przegram. Let's go. Zero presji. Musisz tylko strzelić. Chyba ty. Co ty żeś tu chciał, ty? No kurde. A jakby tak przeszło nad nim troszeczkę, to już by było dobrze. Dobrze, że w twarz nie dostałeś. Ja bym był opluty, także poręcznik bym poszedł zaraz. Pięć sztuczek. Fake Rabona. Nowej FIFA, proszę. No cóż, Kupson, w takim razie 3-0. Ale ładnie było. Powiem ci, że jakby ci to przeszło, to co tam chciałeś, to ciężko ze mną by było. Taki jest futbol, dobrze. A teraz czas na powershoty. Powershoty. Zobaczymy, jak bardzo jest zły na mnie. Jak bardzo zły, zobacz. Wyobraź sobie, to jest mój tyłek, po prostu będę kopać. I prędkość, z jaką kopnę, to będzie poziom wściekłości. Tak, to jest to. W tej chwili będziemy testować, kto mocniej kopie. Czy ta noga okaże się polskim Roberto Carlosem, czy nie? Zobaczmy, sprawdźmy. Miłość. Na linii nie wiem, czy nie była. Mi się wydaje, że to była linia, więc zobaczmy. Dziewięćdziesiąt pięć. O! Socista, panie. 95. Let me see. 115. 115? 115. O 4 więcej. Dasz radę. Sto siedemnaście, panie Patryk. Teraz soczyste. Soczyste, synek. 123 i tyle. 122. Nie wierzę! Nie! Kupson, to jest chwila prawdy. Walczysz o gang vibe. Gang vibe. Gang vibe. Vibe. Gang vibe, no. Słuchajcie, ostatnia konkurencja, czyli wkręcanie zrzutu rożnego. Tak. Gotowy? Gotowy. Tak? Let's na go. Pewno? Na pewno? Let's go! No to mamy dogryweczkę. 2 na 2 i akurat. No ty dziku! No nie, nie. Nie, 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 to się nie dzieje, nie! Co za gol! Yeah.
Zdobyłem jedną gwiazdkę, czyli w sumie jak mój klub z miasta. Korona Kielce. Nie, ja tutaj nic nie chcę mówić. Co no, chłop przegrał, będzie miał kopaną dupę. Co on jeszcze chce, żebym tutaj kurde mówił? No. Hej, idę sobie. Słuchajcie, pora na karę dla tego, kto przegrał. Kupcom, ustaw się ładnie. Pod kolanką. Zabił chłopa. Dzień dobry. Dzień dobry. A bo jak mnie wszystko boli. Cholera. Ja stąd idę. Wychodzę. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Dziękuję ci bardzo. Nie ma sprawy. Kurczę, dzięki za zaproszenie. Ta końcóweczka 2 na 2 ci powiem, że czapki no, ale z ale i tak, chociaż jedna gwiazdka się udało. Ale wiesz co, gang powiem ci... Już mnie nie obowiązuje, dobra. Powiem ci, że skillowo wydaje mi się, że to był najlepszy odcinek. A, dziękuję ci. Tak, bardzo. 10 numer udźwignąłeś, tak się udźwignąłem. Powiem. Ciężki. Słuchajcie, nagramy też na kanał Kupsona za chwilkę kolejny challenge. Wbijcie, zobaczcie. Zapraszamy. Do widzenia. Żegnamy się. Elos.